Markowi H, Markowi K, Markowi N. W kameralnej przy foksal po latach przerwy łowię miniony czas. Rozmawiam z Markiem. Zamiast Żytniej pijemy młode piwo. Nic nie jest takie jak kiedyś. Ani bliki na kaflach posadzek, ani milicyjna nyska na zewnątrz, ani śledź w śmietanie za szkłem. Ktoś zagląda z dziedzińca. Krzywi się, bo sala prawie pusta. Marek upozowany na Jamesa Deana patrzy na nas z antresoli. Słychać ożywione głosy, brzęk kieliszków, toasty. Ale nic nie jest takie jak kiedyś. Młody kelner stawia przed nami pękate kufle. Uśmiecha się od ucha do ucha. Wiele lat temu tak wyglądał Roman. Ale ten chłopak ma na imię Adam. I w wolnym czasie pije kawę Starbucks. Nic nie jest już takie jak kiedyś. Piwo jest chłodne. Rozglądam się po sali. Marka tu nie ma. Spaceruję gdzieś w okolicach Placu Zbawiciela, stacji metra Politechnika Śniadeckich. Ktoś widział go nawet na pięknej. Przecież nic nie jest takie jak kiedyś. Wnętrze kamery. Wystylizowano na nostalgię po PRL-u. Wszędzie te nieśmiertelne kafelki, krachle, cisiel cytrynowy. Marek opowiada o niepotrzebnych filmach Wajdy, Pasikowskiego, Bugajskiego, Holland. Mówi też o filmach, których nie zrobiono. Dlaczego? Bo to nie żadna nostalgia, lecz chytra recydywa dawnych właścicieli Polski Ludowej. Wychudzony milicjant przechodzi obok naszego stolika. Kroplaki sielu upada na obrus. Miniony czas gęstnieje, osadza się w naszym doświadczeniu, zauważa Marek. I patrzy, jak pije piwo zamiast czystej wyborowej. Dawno temu, w kameralnej przy Foksal 16, otwierały się nowe światy. Jaskrawość półsnu uderzała w nozdrza, wzmagała tętno, rozszerzała źrenice pijanych dwudziestoletnich. I przez parę godzin, zanim znów pochłonął ich ból, istnienia, trwali poza czasem. Współczesność zręczniej zarządza ryzykiem. Nas dopadła na Chmielnej. Dwóch policjantów w czarnych kombinezonach znika w przechodniej bramie. Z pobliskiej fabryki luzu cicho sączy się muzyka. Ktoś rozmawia przez telefon. Mityczna kurtka uszatniarza, wyśnione iluzje. Egzystencjalna heroina dla tamtych czasów. Kameralna przy Foksal. Dziś tylko jedno z setek miejsc w Śródmieściu, które zmaga się z konkurencją w walce o klienta. Chmurną legendę Desperados przekuwając w markę.